Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Dzisiaj pokażę wam magicznego Pegaza z serii LEGO Creator 3 w 1. Zjeście 84 elementy i 420 zł trzeba było wydać na LEGO.com albo w LEGO Store'ach, żeby ten zestaw zdobyć. Można go też kupić na rynku wtórnym. W momencie, kiedy nagrywam ten film, to za jakieś 70 zł jest do zgarnięcia, a pudełko wygląda w ten sposób. No i oprócz Pegaza jest możliwość zbudowania tutaj takiego mitycznego ptaszora i smoka. Tyle, że ten smok, kurczę, nie wygląda jak smok. Wiecie, kiedy myślę sobie smok z LEGO, to mam w głowie smoki z Ninjago, mam w głowie spiżobrzucha ukraińskiego z banku Gringota, ewentualnie rogogona węgierskiego, też tego na korbkę takiego z Harry'ego Pottera, albo jakiekolwiek inne smoki, nie wiem, no choćby czerwonego smoka z Dungeons and Dragons, a tutaj szczerze to taki jest indyk biało-niebieski. Ale ja złożę Pegaza, bo zresztą zawsze w zestawach serii 3 w 1 pokazuję wam główną konstrukcję. I to właściwie tyle chyba, więc możemy iść otworzyć pudełko, a potem zobaczymy, czy Pegaz jest spoko. I jak mówiłem przy okazji zapowiedzi, kiedy omawiałem ten zestaw we vlogu, kiedy miał się pojawić, mnie osobiście ten zestaw kojarzy się bardzo z Herkulesem Disneya, z filmem animowanym, bo tam właśnie Herkules najpierw dostał takiego małego Pegaza, a potem na nim latał i pokonywał kolejne potwory. No, to idziemy już na stół numer 2. Tak, ten zestaw idealnie nadaje się do tego, żeby obrócić go w poziomie i właśnie tak go ustawić w kadrze, z tego względu, że pudełko jest dość wysokie, ale bardzo wąskie. Z drugiej strony wygląda następująco. Mamy tutaj zbliżenia z nieco innych ujęć na te wszystkie konstrukcje. Co do smoka, to naprawdę wygląda mało smoczo, ale Pegaz jest uroczy, ta kolumna też wygląda całkiem fajnie. Otwórzmy w takim razie pudełko i zobaczmy, czy jak w przypadku większości GWP będziemy mieli pogięte instrukcje. I mówię instrukcje, bo pewnie będą trzy. A jakże? Są trzy i są pogięte. Instrukcja, o, nawet cztery są. Instrukcja smoka jest zdecydowanie cieniutka, a tutaj mamy instrukcję, jak złożyć ptaka, tu z kolei jak złożyć kolumnę, a tu jak złożyć Pegaza. A czy Pegaza i kolumnę, to tego już nie wiem, ale będziemy mogli się dowiedzieć. Za chwilę worki są ponumerowane do czwórki, z tego co widzę. No dobra, to ja idę poskładać Pegaza i zaraz go sobie pooglądamy. Jaki koń jest, każdy widzi. I nie tylko koń jest fajny, ale i kolumna jest fajna. I nie mówię tego tylko dlatego, że to gratis, bo wiecie, na gratis można spojrzeć z przymrużeniem oka, bo jednak za darmo to i ocet słodki, jak często powtarzam, ale naprawdę, gdyby to był zestaw w regularnej sprzedaży z serii Creator 3 w 1, ja i tak chętnie bym po niego sięgnął. Zacznijmy od kolumny. Pamiętacie jeszcze z lekcji historii, jaki ona styl przedstawia? Czy to dorycki, koryncki, joński? Ja nie pamiętam, ale pamiętam nazwy. Sama kolumna wyrasta z chmur, więc mamy tutaj tylko koniec tego filara, bo prawdopodobnie cała reszta jest poniżej, albo w ogóle nie ma, bo to może jest tylko fragment kolumny, który gdzieś tam w niebiosach sobie lewituje, ale wykończenie jest ładne. Mamy tutaj dużo elementów złotych, dużo elementów piaskowych, no i naturalnie białych, które imitują chmur. I to wszystko daje radę. Samego konia możemy sobie odczepić, bo tak wygląda miejsce, gdzie możemy go sobie wpiąć. No i jeśli chodzi o Pegaza, to Pegaz wygląda w ten sposób. I sam Pegaz jest lekko przerysowany, jest lekko, powiedziałbym, satyryczny, choć z satyrami nie ma nic wspólnego, ale i tak jak już jesteśmy przy takich klimatach związanych z mitologią, to dlaczego by nie robić takich nawiązań? No i koń sobie stoi na przykład w ten sposób. Te przednie kończyny są takie, powiedziałbym, dość cienkie, ale ma bardzo ładnie wykończony ogon, ma też naprawdę całkiem fajnie wykończone skrzydła, bo zwróćcie uwagę, że mamy tutaj te perłowe elementy, a jeśli chodzi o głowę, to cóż, ma takie bardzo wielkie, nieproporcjonalne do reszty głowy oczy, ale to wszystko jest zrobione z przymrużeniem oka. To rzeczywiście jest zrobione na taki sposób jajcarski, mnie to się podoba i fajnie, że te niektóre zwierzaki w serii Creator 3 w 1 są troszeczkę właśnie takie, wiecie, odstające od ram, że to nie jest taki dostojny Pegas, który ma fantastyczną linię. Wiecie, Pegas w Herkulesie też był trochę jajcarski, bo oczywiście
Wizualnie prezentował się bardzo godnie, ale sam był niezłym wariatem. Pegas to naprawdę urocza konstrukcja i nie mówię tego tylko dlatego, że jest to gratis do zakupów. Mówię o tym dlatego, że to po prostu udany zestaw z serii Kreator 3 w 1. Gdyby on znalazł się w regularnej sprzedaży, ja chętnie bym po niego sięgnął. Okej, nie przekonuje mnie alternatywna konstrukcja w postaci smoka, nie planuję go nigdy składać, ale ptaka chętnie sobie kiedyś złożę. No i myślę, że jeśli chodzi o te kolumny, na której stoi Pegas, ona mu dodaje takiego fajnego majestatu. On jest dzięki niej taki epicki. No i jeszcze sobie patrzę na pudełko, widać tam chyba fragment Olimpu, więc mam nadzieję, że już Zeus z Herkulesem czekają na Pegaza, żeby za chwilę razem spędzić jakiś czas, choć mój czas z Pegazem już dobiega końca. Ja wam go polecam, dawajcie znać, kto z was upolował go jako gratis, a na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!